Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Dirty Swamp. O, kopalnia się wali? Takich niefortunnych szczęść jeszcze u nas nigdy nie było. Idź szybko do kopalni, sprawdź, czy jest wszystko w porządku. Ja w tym czasie zatroszczę się tutaj o naszego kolegę, który zasnął chyba. No już idź, no idź już. Okej, no dobra. Rzeczywiście, moment, mam troszkę ciemno, nie wiem czemu to się tak robi. No tak jest, ale detale są chyba, nie wiem, to się nic nie zmienia, moment, muszę to jeszcze obczaić, mam nadzieję, że nie, no jednak detale się troszkę zmieniają. Dobra, damy sobie tak, nie jestem do końca uleczony, mamy nowy pancerz, mamy wszystko, także nie, nie będę się leczył tym, bo to bez sensu, lepiej serem po prostu, albo po prostu mięsem. Tak w ogóle zacząłem nagrywać i tak jak widzicie, od razu ktoś zaczął do mnie gadać, więc odcinek się zaczął bardzo szybko, nawet nie robiłem żadnych tutaj prób, nawet nie robiłem chyba synchronizacji, to jest problem. To nic, dogram sobie to z ruchem ust. Albo zrobię ją na żywo, uwaga. No, i teraz wystarczy tylko to zgrać. Klaski z ruchem Roko, kim ty jesteś? Hannes? A, czyli ja mam iść do kopalni po prostu sam, a tutaj nie wiadomo co się stało. No dobra, tu czeka na mnie jakiś gościu, Kyle, z którym będziemy rozmawiać. Pewnie wybierasz się do kopalni, co? Tak, muszę rzucić okiem, czy aby na pewno jest wszystko w porządku. Jasne, ale nie robiłbym sobie zbyt wielkich nadziei, nawet żadnych krzyków stamtąd nie słychać. Masz tu ode mnie kilka mikstur leczniczych, pomogą ci, jeśli znowu pojawiłyby się jakieś wstrząsy. Dzięki. A, ręka rękę myje. O, i widzę również, że nosisz jeden z naszych pancerzy. Gratuluję dostania się. Dzięki. Na, kto Kali powiedział? Nauczyłbyś mnie strzelania z kuszy? Nie potrzebuję tego, zapisujemy. Kurde, no ciekawe, z redakcji. Zobaczymy, co tu się więcej stanie. Może sobie wyjmę broń, żeby nie było. To będą jakieś szkielety albo... Okej, okay, jest głaz, którego chyba wcześniej nie było. Są trupy. Okej, okay, a w trupach na przykład co? Jest kilo w pałka, różne pierdoły, to sobie przecież pozbieram. Jest tu coś na dole? Jakiś boss? Jest pełzacz po prostu, okej. Okay. Myślę, że mogę mieć z pełzaczem teraz jakieś szanse. Aczkolwiek zobaczymy jeszcze, co jest tutaj. Coś tutaj leży ciekawego. Jest tu jakiś koleś. Z tym zaraz oczywiście pogadam, ale najpierw sobie weźmiemy to. Zwój. Co to może być za zwój? Jakieś leczenie czy coś takiego pewnie. Kim ty jesteś? Do czego tutaj zmierzasz? Malte. Nie powinieneś żyć, czy? Co ty tu robisz? Uciekaj stąd, zaraz może nadejść kolejne trzęsienie. Wygląd mi na gościa, który pozwala mówić do siebie w taki sposób. Poza tym właśnie obmyślam pewien plan, więc nie przeszkadzaj mi z łaski swojej. Jaki zaś plan? Rozejrzyj się tylko, większość poszukiwaczy złota zginęła przez to trzęsienie ziemi. Po raz pierwszy kopalnia zostanie zamknięta. Innymi słowy, my, górnicy, jesteśmy zmuszeni czekać. Nie ma pracy, nie ma zatrudnienia. Mam już po dziurki w nosie walenia przez cały czas w te skały. Nie mam już do tego sił. Jakoś tak. Myślę, że przynajmniej mógłbym sobie zaskarbić szacunek innych, wysyłając tę gargantuiczną bestię na tamten świat. Fajne słowo. Toż to nonsens. Wszystko mi jedno, już pierwej szczeznę, niż miałbym cały dzień harować przy tym gównie. Do powodzenia życzę, a co jeśli pozbylibyśmy się bestii? No, pewnie, że razem jest zawsze raźniej. A co jeśli pozbylibyśmy się bestii razem? Nie, żeby mi tylko jakoś było potrzebne, ale załóżmy, że możesz się przydać. Dobra, to chodź ze mną, nie da się zabić. Masz kilof? Może byś coś innego sobie wziął, to by było fajniej. Dobra, jest sporo pełzaczy. Ale jakoś sobie z nimi radzę. Znaczy, nie jest tak najgorzej. Dużo mi nie biorą przynajmniej. Dobra, przyjmuję tego na klatę. Szybko go trzeba zatłuc. Żeby tutaj nie zabili tego nam ziomka. No teraz się z pełzaczami walczę elegancko. Dobra, będziesz biegł dalej pewnie. Jezu, się... dużo nie stracił, także spoko. O nie, 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 do tyłu. Się rzucą wszystkie. No i się rzuciły. Dobra, mamy trochę problem. Trochę spory. Nie wiem, czy on przeżyje. Powinno się udać, nie? Ekstrakt leczniczy, esencja lecznicza, ekstrakt. Okej,
trochę źle wyszło, bo i tak straciłem to całe życie przez to, że mamy schowaną broń w dalszym ciągu. Zabili go. Dobra, wczytamy to i jeszcze raz spróbujemy. Problem polega na tym, że kurczę, za dużo ich naraz jest, nie? Tam akurat wyskoczyło te trzy. No tu jesteśmy w stanie sobie w miarę fajnie poradzić. To troszeczkę za daleko biegnie do niego, ale już trudno. Jakby tu jakieś krytyki fajne podchodziły. O, teraz na przykład go szybko przy ścianie zbić. W ten sposób. Dobra. One strasznie szybko też te pełzacze atakują. No już bij mnie w końcu. Jakbym mógł dać miksturę leczniczą, bo mam. Halo, stój. Dobra. Mogę dać, ale no jeszcze masz dość dużo życia, więc trudno. Głupio, że biegnie teraz za nim. Dobra, ja się zajmę w takim razie tym. Nie jest źle. Za dużo go bije potworów naraz po prostu. Trzeba je odciągnąć jakoś. Dobra, bo mnie też teraz bije za dużo. Nie, no to jest... za dużo ich tutaj jest, naprawdę. Trudno, może niech go zabiją i tyle. Nie wiem, wczytam jeszcze raz, spróbujemy. Mam co prawda jakieś czary, ale... to tutaj nie działa zbyt dobrze, to znaczy... nie to, żeby... po prostu są słabe, no tyle chciałem powiedzieć. O, teraz są bliżej na przykład, typu zacze. Którego mi to zaznaczyło? No Jezu, tak daleko? Trzeba ich bardzo szybko zabijać i odciągać od niego. Tylko, że to nie jest takie proste. Może lepiej będzie zawsze bocznymi uderzać. To jest chyba sposób, żeby bocznymi siekać. Oj, sorry. Dobra, masz dużo życia, no nie będę cię... nie będziemy przesadzać tutaj, nie? Można by zapisać, dam na trójce. I nie biegnij. A bo dobra, tu sobie możesz jeszcze w miarę podbiec. No nie, wojownik leci w ogóle, zaraz będzie koniec. No i jeszcze jego mi każą być. Dobra, ty go zabijesz. Tamte się zablokowało o ścianę chyba. Tak. Dobra, po tej stronie wejdziemy. Prapełzacz, o Boże. Dobra, prapełzacza może w takim razie. Dobra, masakra. O Jezu. O nie! Nie zdążyłem, dobra. Okej, teraz to już mi nic nie da. No i nie mówcie, że się zbagowało, bo nie żyje. Ej, to się da chyba uratować, tak czy siak. Chodzi mi o samo uratowanie gry. Ponieważ... Okej, no i mi zniknęło to. Dobra, i znowu LF4, no niestety, no to menu jest... nie do użycia. Znaczy, jest do użycia, ale no... w takich sytuacjach różnych czasem się baguje po prostu. No to zaraz wracam. O, moment, nie muszę. Koniec. O nie, teraz jest ten efekt, to jest jeszcze gorsze. Bo teraz chyba nawet jak wczytam, sprawdźmy to. Okej, jest dobrze. I to wczytało się bardzo szybko. Może trzeba było mu powiedzieć, żeby się, kurde, nie brał za te pełzacze jednak. Szybko! No, bij! Kurde, za szybko coś nacisnąłem. Porozmawiam z tobą teraz. Nie mogę, jak się bije. Cholera, no tak. To ma sens. Kto? Skąd? Błagam! On tworzy te pełzacze jeszcze, ten prapełzacz. Dobra, zrobimy inaczej. Niech ginie tamten koleś. Nie wiem, czy mi się przyda, ale no to jest bardzo ciężkie. Jakby on jeszcze ten prapełzacz przyzywał pełzacze, to by była jednak lekka przesada. No ale dobra, mamy tu rzeczywiście dużo mikstur. Żeby tak po dwóch walkach na przykład miał gość pół życia i ja bym go wtedy uleczył. No ale nie tak. Co z pełzaczy wypada? On się jeszcze tam bije, no nie to. Mogę tu, ja pełzacza mogę, widzicie, wziąć spokojnie sam. Jednego, może dwóch gdzieś tam by się udało. Ale nie tylu. Chociaż kurde, on żyje. Mu robią straszny gangbang, bardzo szybki. No nie tego bij, tego. Kurde, może przeżyje jakimś cudem. No i go zabili. Dobra, prapełzacz to... do widzenia. Zaraz wracam. Nie było tak źle. Może jakbym prapełzacza bił jako pierwszy, ale to już teraz nie zapisywałem od tego momentu. Nie wiem, jak to rozwiązać jeszcze. Dobra, tu już mnie nie powinny gonić.
Doładujemy się może mięsem. Oni chyba tam życia nie odradzają sobie, więc trudno. Spróbujemy w takim razie jeszcze to dobić. Zobaczę, jak to się skończy, czy to ma jakiś sens, bo... Trochę mi to nie paśnie. Zaraz, i to jeszcze jeden był i zniknął? No dobra, ten nie widzi prapełzacz. No ja go tu mogę jakoś do ściany spróbować, czy coś. Pół życia masz. Okej, okay, tu podobnie jak na zębacze widzę działa. Chodzi na boki niestety. O, i tworzy pełzacze, no nie! To... Halo! Jesteśmy we dwóch, jadą nas jak chcą i tu jeszcze stwarza więcej pełzaczy. Może powinienem ten pierwszy dialog na przykład wykonać z nim, czy coś, porozmawiać o tym, że to głupota, czy coś w tym rodzaju. Może bym powiedział, no masz rację, w sumie przejdźmy tutaj ze strażnikami, czy coś takiego, z większą grupą osób, bo w końcu można tu normalnie wejść. Ale nie, lepiej się bić. Dobra, teraz będzie trzeba pokonać te małe najpierw szybko. Młody pełzacz, no okej, ale jak spamuje, to jednak trochę bierze tego życia. Zobaczmy, na ile strzałów spada. To są takie zwykłe. O, no krytyka ładnego, rzeczywiście. Tu by można było sobie tak zdobywać doświadczenie dość sporo, bo... Zauważmy, że on je chyba produkuje cały czas. I za każdego dostajemy 100 doświadczenia. Okej, okay, teraz takiego zwykłego pełzacza dobiję. No i sobie dostaje ładnie. Nie, no pięknie. Z pełzaczami sobie radzę bardzo dobrze. Teraz powiedzmy, niech będzie, że ten prapełzacz przyjdzie. Albo ten jest bliżej. O, strzaił się, dobra. Jakbym bossa ustawiał, tak szczerze mówiąc, tak jak tutaj, o, to właśnie tak bym go ustawił, żeby wkoło niego nic nie było. Żebyśmy mogli sobie wyczyścić z innych pełzaczy, potem na przykład się uleczyć i zawalczyć z bossem. To by miało sens, ponieważ no... dałoby się to w miarę przejść. Żeby ten poziom trudności rósł tak w miarę postępu gry, czyli na przykład pod koniec, może dalej, żeby była taka trudna walka, a nie tu już. Bo tak nie stworzy pełzaczy, no to już właściwie go mamy. Dobra, 600 doświadczenia. No i teraz tak. No dobra, zabiliśmy go, ale ten nasz koleś nie żyje niestety. Nie wiem, nawet on chyba zniknął. I teraz zróbmy dwie opcje. Dacie mi znać może, chociaż nie chcę kończyć tego odcinka jeszcze. Ale zrobiłbym tak. Piątka. Dobra, nieważne. No i wiem, że jestem w stanie pokonać te pełzacze, tylko że NPC-ty są zazwyczaj w Gothicu głupie i biegną byle jak, więc... Możemy po prostu zrobić tak, że ja go ożywię czy coś. Jakoś na cheatach to zrobimy, żeby zobaczyć, co się stanie. O, halo. Jakbyśmy sobie dali radę, no bo daję sobie radę z pełzaczami, no ale kto by wyciągał całą grupę na siebie, nie? Po prostu NPC-ty tak lecą i koniec, no i ciężko jest cokolwiek zrobić. Jak tak samo jak było w Gothicu 3, nie? No stado orków i no i wbiega po prostu w nich i koniec, zamiast obejść czy coś. Tu żeby może wywabiać. No niestety tak nie ma, więc na razie zobaczymy. Na razie zapiszę, mówię, na tym. Zobaczymy, co się dalej potoczy. A wy po prostu dacie mi znać w komentarzach. No nie, ale mi walnął. Dobra, ale jestem też w stanie sobie chyba poradzić ze szkieletem. No nie jestem chyba, bo jednak cholera... No dobra. Okej, no szkielet jest takim przeciwnikiem średnio ciężkim, bo widzę, że go... Ała, co mnie swędzi. Że go bije nawet, ale on mnie też. No i tu właśnie jest problem. Nie wiem, czy ja powinienem... Niszczy... Pewnie muszę wyczyścić te jaskinie. Wziął mi na strzałę praktycznie tyle. No. Ten drugi jego cios. No właśnie, ale udało się, dobra. Ten drugi cios właśnie jest dość szybki. Powinienem chyba zablokować dwa, czy coś w tym rodzaju próbować raczej. A sporo tu mają bryłek złota przy okazji. Dobra, mogę się uleczyć. No, mikstury rzeczywiście dało mi, przydadzą się na pewno. Kurde, coś mi wchodzi w gardło. Na piątce już nie będzie, że będę zapisywał cały czas. Chociaż to chyba bez sensu. Chociaż nie, dobrze, tam to sobie wczytam poprzednie i najwyżej przejdę na cheatach czy coś. Do tego samego momentu, do którego dojdziemy tu. No tu jest kolejna odnoga. Ja nie wiem, czy to nie było pozamykane wcześniej.
Czy jest sens, żebym ja tu leciał w ogóle, nie? Bo... Może tu powstawiali twórcy szkielety czy coś, no trupy są, ale wiem, że na dole jest pełza, czyli na przykład może wystarczy zejść, schodzić tu niżej i pewnie pokonywać co jakiś czas kolejne szkielety. Troszkę mało widać też. Sobie zobaczymy, tu jest chyba... Nie, tu było zawalone coś chyba. No widzicie? Czy mi się wydaje, że było, że takiego czegoś nie było. O cholera jasna. Oh shit. Dokładnie. Coś tu się zawaliło i odkryło nam jakąś ciekawą świątynię. Dobra, nie wiem, czy powinienem dojść tam, żeby jakiegoś zrobić... Halo. Żeby dostać pis w dzienniku. Pełzacz wojownik. No spróbujmy. No zaraz, bo ty sobie tam jesz. Bradley jest. No niestety zginął. Trudno. Wow, halo. Halo. No, z pełzaczem wojownikiem może być problem. Aczkolwiek zaraz go tutaj do muru przyciągniemy i może się uda zabić. Tylko nie chodź na boki. Dobra, troszkę się pobagował minimalnie. Dobra, mamy go w czeskim szachu, także koniec. O nie! Chodź tu. Chodź, gdzie byłeś, dobra? Tutaj. Okej. Okay. Trudniejszy chyba przeciwnik, a mniej doświadczenia niż za szkieleta. Żuwaczki i płytki, dobra. O, tu jakieś pierdoły leżą, jest jeszcze Brunto. Tak dużo ciekawych rzeczy nie miał. No i wpisu nie ma w dzienniku, żadnego, więc myślę, że cholera, musimy chyba tam podejść. Może z tym jednym szkieletem sobie jakoś poradzę, nie? Szkoda, że ten koleś nie przeżył, bo może byśmy z nim na przykład szli tutaj dalej. Uleczyłbym go miksturą. Nie by było, tu jest w ogóle jakoś zimno. Czy jest tylko jeden szkielet? Okej, jest wpis w dzienniku. Dwa szkielety. Uuu. Kto to? Jezu, Is się wyteleportował. Dobra, ale mamy wpis w dzienniku. Nie włażę dalej. Przeczytajmy, co to za wpis. Enigmatyczna postać. Znalazłem świątynię w kopalni. Jestem pewien, że widziałem tam jakąś tajemniczą postać. Powinienem porozmawiać o tym z Rejem. Tak naprawdę nawet nie doszedłem tam, ale dobra, niech będzie. Nawet nie widzi mi się walka z dwoma szkieletami naraz, więc uciekajmy stąd. A ten koleś może mógł zginąć, może by było jakieś dodatkowe doświadczenie. Mówię, dajcie znać w komentarzach, bo wiem, że próbując to, prawdopodobnie by mi się w końcu udało to przejść tak jak się da, nie? Ale no mówię, nie będę tego próbował teraz na odcinku, więc bo bez sensu, żeby to po prostu w kółko tak na Skylem nie mogę na przykład pogadać, jak tak przy wyjściu, nie. Bez sensu, żebym to po prostu na odcinku próbował 20 tysięcy razy, no i nic konkretnego tu się nie stało, więc zobaczmy, co się dzieje dalej. Hanson tu siedzi, dobra. Troszeczkę się tu pozmieniał układ sił. Halo, Ray. W sprawie kopalni. Pozbyłem się gniazda pełzaczy w bocznym szybie. Gniazda pełzaczy, powiadasz, wybornie. W takim razie nie musimy już mi zawracać głowy. Masz tu dla siebie trochę złota za fatygę. Kolejny szyb został odsłonięty. Kiedy tamtędy przechodziłem, widziałem pewną świątynię, w której pojawiła się jakaś czarna postać. To chyba był człowiek i potem nagle zniknął. Nigdy jeszcze tego gościa nie widziałem w obozie. Może to on ma coś wspólnego z tymi trzęsieniami. Czarną postać, powiadasz? Nie, to nie twoja sprawa. Ale przecież jeśli... Ucisz się, wykonałeś swoje zadanie, odtąd nikt nie będzie mógł już wejść do kopalni. Ani ty, ani nikt inny. A jeśli tam nadal są jakieś niedobitki, których jeszcze nie znaleźliśmy? Starczy tego, zajmij się już z łaski swojej swoimi obowiązkami. Obóz sam się z siebie nie utrzyma, dobra. Hektor z pewnością się już niecierpliwi. I zapomnij o tej czarnej postaci, na pewno ci się to tylko przywidziało. Tak, tak na pewno było. A, ta wyobraźnia. Haha, no idź już. Dobra. Okej. O! Rozdział drugi. Sprzysiężenie. Czyli w końcu. Ty sobie zasnąłeś, to jest ciekawe, że ty akurat zasnąłeś. Czarna postać. Rej coś wie, ale nie chce powiedzieć, ewidentnie. Porozmawiałbym o tym z Iranem, szczerze mówiąc. No właśnie, nie mogę tu już rozmawiać. Gildia Złodziei, tutaj też swoją drogą ten Alvin tutaj chyba jest. Halo, nie mogę tu skakać w pomieszczeniach. Czy ty nie chciałbyś dołączyć do Gildii Złodziei? Nie, bo ty chyba nie jesteś jako takim złodziejem. Ale wiem, że Sextan zarąbał go koleś w karczmie. Także no, można by było się go zapytać. Cholera, no mamy rozdział drugi, czyli coś to ruszyło w końcu dalej. Chociaż w gotikach, z tego co wiem, zawsze było tak,
że pierwsze rozdziały były dłuższe, potem już to szybko w miarę mijało, no bo w pierwszym rozdziale się robiło zadania na przykład dla wszystkich obozów, no chodziło się dość długo. Horst. No tak, byłbyś może zainteresowany gildią złodziei? A jest taka? W rzeczy samej, pomyślałem, że mógłby cię zainteresować taka opcja. Wchodzę w to, tyle wystarczy, prawda? Tak, myślę, zgłoś się najlepiej jeszcze do Quentina, on ci dokładnie wyjaśni całą resztę. Okej. Okay. Czy więcej osób możemy jeszcze wziąć? Bo nie wiem, kto tam jeszcze coś kradł. Szakal, gratuluję przyjęcia, od razu wiedziałem, że masz dryg do tego. Samo z siebie nic nie przychodzi. Dobrze powiedziane. Okej, okay, jakieś tam dodatkowe doświadczenie. Czy możemy powiedzieć Quentinowi, że... O, naprawdę ci się udało, szacunek, brachu. Zbieramy jeszcze doświadczenie po obozie. Co teraz zamierzasz, pomijając twoje obowiązki w obozie, rzecz jasna? Dokładnie to jeszcze nie wiem. No cóż, póki co trzymaj się. Dobrze. Horst chciałby wstąpić do Gildii Złodziei. Chce się z tobą spotkać w najbliższym czasie. W porządku, świetnie. Teraz jest już nas czwórka. Okej, pewnie można jeszcze więcej osób. Skinny, czy jeżeli zmienił się rozdział, to zmienił się też twój sklep? Chyba tak. To jest dwuręczna. Jednoręczna, 55. No ja tam 52 chyba, więc to nie ma co już o 3 punkty się bardzo szarpać. Ale są też pierścienie, ciekawe, mamy 1000 złota, posprzedaję mu te rzeczy, w sumie, wszystkie gorsze. Czy coś tu powinienem zostawić? Chyba nie. A kilofów, no to aż tyle chyba nie... Kilofy się chyba nie zużywają, miejmy nadzieję, nie? Razy 300 zostawię, jakby co. To można altem sprzedać, ten łuk jest gorszy. Mam te teleportacje, jakieś srebrne rzeczy, dobra, na razie tak zostawiamy, kasa jest. Jest okej. Czy jeżeli przejdę tak... Teraz może jeszcze ten koleś na przykład będzie chciał z nami rozmawiać. Hej, ty! Rick. Jednak nie. No cóż, może kiedyś. Nieważne. Powinniśmy się zgłosić tutaj, ale jeszcze pójdziemy do Olava, zobaczyć czy on nie ma czasem jakichś lepszych broni. Pokaż mi swoje bronie. Patrzę tylko, czy to jest jednoręczne. Wrzask berserkera. No, to by było fajne. To jest jak miecz blizny coś, to jest dość długie. Ładne. I bardzo mi się podoba na dodatek. I chętnie byłbym w stanie to kupić, mimo że kosztuje dość dużo, ale nie wiem, czy znajdę jakąś broń. No to też jest... Ciekawe. Mówię, dajcie znać w komentarzach. To najwyżej cofniemy też tę broń czy coś, no bo tam jest ten save zostawiony. Ja to kupię. Może ktoś wie na przykład, że no niepotrzebnie kupowałeś, bo za niedługo właściwie będziesz miał lepszą broń, znajdziesz na ziemi na przykład. No to wiecie, nie ma co wtedy tego kupować. Możemy to założyć oczywiście, no jest dużo dłuższy. No i w takim wypadku możemy sprzedać też to. Zobaczymy ile się zwróci tych pieniędzy, no nie tak dużo. Tak mamy sporo, skrzydła chwilplicy, trzeba o tym pamiętać. Porozmawiamy jeszcze z sektorem. O, chciałbym ciężej potrenować. Tak, myślę, że nie zaszkodziłoby ci, jeśli troszkę mocniej przycisnąć. Orka już załatwiłeś, zatem kto jeszcze mógłby być dla ciebie dobrym przeciwnikiem? A gdybym tak się z tobą zmierzył? Możesz spróbować, ale nie rób sobie wielkich nadziei. No serio? Walka. Co to kurde miało być? Co, odłóż broń. Odłóż broń, no gość mnie bije. Jeszcze no, się spotkamy. M. Spokojnie. Esencję najwyżej się napije. No i... Aha, no super, to się nawet opłacało. To jest dwuręczny? Dobra. No ja go nawet nie biję. To się chyba miało tak skończyć. Okej. Okay. To niepotrzebnie straciłem miksturę, no ale dobra. Nie przejmuj się, dopiero co zacząłeś porządnie trenować. Może powinienem w takim razie spróbować z kimś łatwiejszym. Ech, prawie jestem pewien, że jestem w stanie cię pokonać. Podziwiam twojego ducha walki, ale jesteś tak cholernie odważny. Albo jesteś cholernie, albo po prostu głupi, jak but z lewej nogi. Możesz się później jeszcze raz ze mną spróbować, ale ciągle czeka cię sporo treningu. Dlatego wróć dopiero kiedy uznasz, że będziesz gotów mi sprostać. Może powycinać kilka drzewek z Rickiem, to ci mięśnie rozbije. O. Dwuręcznym mieczem. Teoretycznie możemy się nauczyć, ale właśnie nie wiem, czy to ma sens. Bezsensownie straciliśmy miksturę, na szczęście małą, ale to nam otwiera tutaj przejście, jeśli chodzi o Ricka w takim razie chyba. Hej. Mógłbyś mi pomóc przy moim treningu? Mam zamiar pokonać Hektora. Nie zapomniałeś o czymś? No, słucham. Wszechmogący Riku, zechciałbyś pomóc takiego mięczaka jak ja przy moim treningu walki? Wiesz, z walką to jest tak, że im częściej walczysz, tym stajesz się lepszy, szczególnie przeciw silniejszym przeciwnikom. Miałbym propozycję dla ciebie. Czasami, kiedy idę narąbać trochę drewna z tyłu bagien, słyszę takie dziwne pomruki. Pomruki? Tak, mam wrażenie, że coś się tam czai. O ile
mnie pamięć nie myli, to ten dźwięk wydawał się jakaś ogromna bestia, która tylko czeka na swoją zdobycz. To chyba będzie odpowiedni przeciwnik dla ciebie. To znaczy, jeśli tę bestię w ogóle znajdziesz. Do dzisiaj nie potrafię uchwycić jej oblicza. Poza tym te odgłosy zdają się dochodzić z nieco wyżej usytuowanego miejsca. Na pewno ciężko będzie się tam w ogóle dostać. Okej, wygląda to na prostą rzecz. Po prostu na trolla. I trolla widzieliśmy w jaskini. Ale ta jest usytuowana wyżej, czyli tam po tych drabinach jak się wchodzi, więc prawdopodobnie tam. I wystarczyłoby zasiec tylko trolla, co nie jest trudne. Bo jak wiemy, pamiętacie bądź nie pamiętacie, pewnie nie pamiętacie większość, że grając w Gothica 2 sobie zabijałem trolla z jakiejś tam, no może nie lagi, ale byłem ogólnie wtedy słaby. Wystarczy w koło niego chodzić, na trolle są sposoby, także spoko. Cóż, a mój czas się kończy niestety w tym odcinku, także zapraszam do kolejnych. Zdecydujcie co z tym robić, czy wracamy, żeby tamten koleś przeżył i robimy mniej więcej to samo. Czy warto jest kupować ten miecz? Myślę, że warto, cholera. On jest po pierwsze ładny, tak jak mówiłem, jest lepszy aż o 14. Bo siły mamy na niego, także spoko. Lubię miecze jednoręczne, więc myślę, że ten. Ale może tę broń jakąś taką podobną, czy coś się zdobywa, bo leży na ziemi zaraz gdzieś. Więc ewentualnie możecie mi takie coś napisać. Także oczekuję jakiegoś odzewu w komentarzach. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Na razie.